Cześć, jak się macie? Witamy Was w bardzo specjalnej okazji. Tak, dzisiaj właśnie uruchomiliśmy grę Modern Warfare 2. Dzisiaj w dniu premiery nie widzieliśmy wcześniej, nie uruchamialiśmy jej wcześniej, wszystko jest na żywo, zobaczycie. Razem z nami po raz pierwszy, jak to wszystko wygląda. Tutaj suwak jasności, łatwo widzialny, tam jest napisane. Dobra, rusz sumak, co? Ale margines poziomy? To jest to z boku. Ale do czego to jest? Tak, mamy trudności techniczne, ustawiamy margines poziomy, co szczerze mówiąc nie wiem jak tych sięga, ale ja czegoś takiego nie widziałem jeszcze wcześniej w grach na konsole. Nie wiem, może to jest kwestia tłumaczenia, nie? To jest coś takiego oczywistego. Nie spodziewałem się, że nasze gramy z Modern Warfare 2 zacznie się w czegoś takiego, wiesz? Bulwersująca zawartość. Dobrze, no nie poczujemy się urażeni. Ale podoba mi się określenie bulwersująca zawartość. Jeśli odpowiesz twierdząco, pytanie o pomijanie poziomów nie będzie zadawane, co? Mamy tryb operacje specjalne, to jest taki tryb koopowy. Tak, współpracy. Tryb kampanii, to jest taki tryb kampanii. I tutaj tryb wieloosobowy. To jest taki wieloosobowy. Wieloosobowy tryb. No to co, kampania. Oczywiście, jedziemy od razu z kampanią. It's the FNG, sir. What the hell kind of name is Soap? Muzyka Hansa Zimmera. Naprawdę świetna. No tutaj widzimy w tle wstawki, od razu można rozpoznać z pierwszej części. Mhm, tak, to jest Al-Assad i Imran Zahajew. Ej, no super, ciarki mnie przechodzą. Bardzo klimatyczne. We're gonna walk him out. We take care of our friends. Też słyszymy głosy pochodzące, znaczy fragmenty dialogów z pierwszej części. Gra świateł, gra efektów, gra filtrów, wszystko tutaj jest. 5 lat później. Akcja toczy się 5 lat po wydarzeniach pierwszej części. I odprawa. No popatrz, jest właściwie prawie identyczna jak z pierwszej części. No tutaj gościnnie bohater z Mass Effecta się pojawia. No teraz prawdopodobnie będzie to tutorial, tak przynajmniej. Tak przynajmniej zasugerowane zostało. No zgadza się. Rzecz dość typowa i typowa lokalizacja do tutorialu. No tak, standardowo uczą nas kucać, strzelać, celować w różnych pozycjach. Uczono nas tego setki razy, a my wciąż nie pamiętamy, jak to się robi. I wciąż otrzymujemy osiągnięcia za ukończenie tutoriala. Tak. I wygląda na to, że rozpoczyna się pierwsza normalna misja. Okej. No i tak, schemat sterowania jest oczywiście identyczny. Wow, achievement. Chyba zabiłem 3 przeciwników jednym granatem. Tak, też mi się tak wydaje. Zdaje się, że trzeba utrzymywać cały czas ten punkt po prostu. Przynajmniej na razie. Takie powiedziałbym dość zaskakujące jak na sam początek gry, bo ta lokacja się wydaje taka dość zwykła, nie? Znaczy takie zniszczone miasto za dnia. Tak zupełnie z innej strony ugryziono temat niż w przypadku pierwszej części Modern Warfare. Tam mieliśmy misję w nocy, w deszczu, na statku. Taki od pierwszych sekund działo się bardzo dużo. Tak, tutaj jesteśmy jakby rzuceni w sam środek jakiejś misji, która już się odbywa, jest w trakcie. Ciekawy jestem, czym nas tutaj autorzy zaskoczą, bo czymś na pewno. Ofensywa na moście.
O, ten fragment był na trailerze, dobrze pamiętam. No, zapewne w tym momencie rozpocznie się ten efektowny fragment pierwszej misji. Jak się kolorystyka w ogóle zmieniła. No i to jest takie charakterystyczne dla Infinity Ward, albo ogólnie dla Call of Duty. Właśnie takie nieinteraktywne, znaczy interaktywne fragmenty, w których nie strzelamy, tylko jest cisza, jest spokój i jest budowane napięcie. Bardzo tego brakuje w wielu grach, które wychodzą, ale autorzy tej serii akurat wiedzą, jak to zrobić. Chyba najlepiej na świecie. No i świetnie zrobione otoczenie jest. Te uliczki, drobne szczegóły, różne... To jest chyba Alaa Saad, czyli ten jegomość, który zdetonował bombę atomową w swojej własnej stolicy. No, po prawej stronie różne gazety, różne banery. Oho, zaczyna się. To chyba było skryptowane, że musieliśmy oberwać tą rakietą i się wystraszyć. Tak, to jest, w tej grze można śledzić skrypty. Dobra, zaczęło się. Kompletnie nie wiem, co się dzieje. Ofensywa niezbyt się udała, z tego wnoszę. No, to nie mogło się udać. No, oczywiście typowe, dużo się dzieje, różne rzeczy rozbłyskują naokoło, jakieś wybuchy. Nie do końca można się zorientować, co się dzieje tak naprawdę, ale trzeba strzelać. Czuć, że gramy w Call of Duty, muszę przyznać, bo już... Parę minut temu przestałem po prostu ogarniać, co się dzieje. Tempo po prostu tak wyskoczyło. No tak, że warto tu zwrócić uwagę, że tu właśnie cały czas coś się dzieje. Właściwie ani na moment ta akcja nie zwalnia. No i cały czas praktycznie każde pomieszczenie, do którego wchodzimy, jest pięknie zrobione. Teraz akcja przenosi się na ulicę. Ale jak to pięknie wygląda, jak oni w ogóle padają i tam elementy otoczenia latają w ogóle, jakieś gazety, jakiś... Boże. Tak, to prawda, właśnie a propos tych elementów fruwających w powietrzu. W pierwszej części oczywiście były, ale nie w tym natężeniu, mam wrażenie. O, na przykład w tym momencie. Chować. Dobra, czyżbyśmy zbliżali się do ewakuacji? Gentlemen, good work on taking the town. Private Allen, you'll be taking orders from me from now on. I'll brief you on the chopper, let's go. Tak, tak. Modern Warfare 2 jest już w sklepach, słuchajcie. No, jak widać, na pewno warto w tę grę zainwestować. No, nie spodziewamy, aby ta akcja miała w jakikolwiek sposób zwolnić. A jeśli zwolni, to w tak kontrolowany sposób jak w Czernobylu w jedynce, więc wow. No, jest na co patrzeć nawet. Tutaj Krzysiek grał, ja obserwowałem, a i tak to miałem oczy na wierzchu. To naprawdę bardzo efektownie, bardzo szybko i bardzo dynamicznie. No to co, macie do wyboru. Albo idziecie teraz do sklepu i kupujecie swój egzemplarz, albo zostajecie i oglądacie kolejne nasze materiały. No nie wiem, w sumie wypadałoby polecić to drugie, ale... Tak, ale aż żal. Aż żal. Wybaczymy wam, jeśli wolicie pograć sobie w tę grę. W zasadzie powinniście to zrobić. No to co, kończymy na teraz. Zapraszamy was na kolejne części Gramy z Modern Warfare 2 na recenzję i jeszcze kto wie, co tam się uda z tej gry zrobić. Tak jest. Trzymajcie się, no i do zobaczenia. Na razie.